Dobry, Maciek z firmy Mawkarz z tej strony. Dzisiaj dla Was mam auto, jakim jest Audi A4 B8 po liftingu. I mam nadzieję, że dzisiaj film wyjdzie trochę lepiej, bo po ostatnim filmie mówiliście, że część, ale jest to chyba wina Gimbala, bo przez te mrozy, które mamy, jakoś nie stabilizuje dokładnie obrazu, ale dzisiaj jest naładowany. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Cóż, aucie, trzeba w miarę się streszczyć szybko, bo mrozik jest. Poliftowy model, oczywiście z wyglądu bardziej taki elegancki, też zderzak z przodu jest dynamiczniejszy, kształt się bardzo całej ogólnie sylwetki nie zmienił, ale grill urósł. Jeszcze te światła przednie ksenony, czy biksenony, tutaj jak mamy, upodobniły się do Audi A6, niektórzy nazywają takim małym A6 C7. A z tyłu macie jeszcze oczywiście doszły diody i parę takich minimalnych zmian stylistycznych w tyle tego pojazdu. Cóż więcej aucie, przebieg 213 tysięcy, pierwszy rok polifta, 2012 rok, auto od pierwszego właściciela i benzynka 1.8 TFSI poprawiona z tej trzeciej generacji EA888, które już nie brały oleju. Dużo pozytywnych opinii możecie znać na temat tego silnika. Silnik nazywa się CJB, czyli CIEP, i ludzie sobie go polecają. Też jest, występuje w późniejszych modelach takich jak A3 8V, które tam też niedawno zakupiłem, więc jest to silnik, który ludzie już szukają bardziej niż ten na pewno sprzed liftowych. Z tyłu, jak widzicie, są czujniki parkowania fabryczne, dwie rurki, które na pewno wyglądają bardziej, że tak powiem, symetrycznie, mi się to podoba. No i jeszcze oczywiście jest dopinany hak fabryczny, kluczyki mam, spiąłem, żeby tu nam po prostu nie szpecił, bo niektórym się hak nie podoba, a lusy fabryczne, srebrny kolor, jak widać, niepoobijany jest to wóz. No i to jeszcze taka ciekawostka, co często klienci mnie wierzą, jeździł ten pan doktor, jest wpisany, to oczywiście w brief, wziąłem brief ze sobą, żeby pokazać. No i był pierwszym właścicielem od nowości, chyba wykupił go po pół roku czy po roku z leasingu od Audi, bo pierwsze jest wpisane Audi Group. I czy coś jeszcze więcej można dodać? No oczywiście, bo ósemka, świetne właściwości jezdne, wygląd ponadczasowy, no i ten 1.8 TFSI bardzo przyjemnie pracuje, że tak powiem, jeszcze też mało pali i moc jak najbardziej, te 180 koni przy tym samochodzie, który nie jest bardzo taki ciężki, jak najbardziej wystarcza do fajnej i przyjemnej jazdy. No oczywiście srebrne relingi, tego już tam Wam nie muszę tłumaczyć. Przechodzimy sobie do wnętrza. To nagram Wam serwisy. Proszę, tu dwa pierwsze wpisy. Nawet jakaś niedługa odmiana, wymiana, znaczy się oleju. Proszę, tu przeskoczyłem niestety za daleko jedną kartkę. Dalej, tu też jest Audi Brune. I tutaj jeszcze macie dalej Audi 165, jest jeszcze jakaś wymiana i pod maską też coś jest dalej, więc z serwisów to tyle. A jeszcze oczywiście dla Was przygotowałem ten cały dokument. Proszę, jak bardzo, jak widzicie, jak mówiłem, odkupiono od Audi praktycznie po niecałym roku przez doktora Wollenwebera i do tej pory posiadającego go. Cóż, papierów to mamy tyle, przejdźmy sobie do środka. Kolejny raz Wam opowiem o B8, no ale wiadomo, nie każdy widział mój film i nie każdy szukał samochodu wcześniej, więc warto sobie zacząć o niej opowiadać. Jak to Audi, dobre materiały, fajne użyte, tutaj ładne chromowane obwódki wokół przycisków, tak samo i wokół przełącznika, od regulacji lusterek, klameczka w chromie, listewki srebrne, ładne, niepodrapane od paznokci, to często bywało. W kolorze nadwozia, tu macie boczek, jak widać, cały ładny, niezużyty. Przechodzimy sobie dalej, oczywiście są włącznik świateł i przeciwdzielnych. Nic nadzwyczajnego, tu proszę bardzo, macie tempomat. A dalej pokazuję Wam kierownicę. Kierownica w ładnym stanie, skóra nienaruszona, farba na niej również. Komputer pokładowy, ekran biały. Tak, tych późniejszych dość się zdarzało, to no, bo najczęściej nie zdarzało się, bo wcześniej był czerwony. Tu macie również sterowanie radia i jakiś może z funkcji głosowych. Tu na szczęście mamy czerwony, znaczy kolorowy ekranik, już tej bardziej większej ilości pikseli. Dalej na środeczku klimatyzacja jednostrefowa, sprawna i bardzo ważne, to zaraz sobie używam, podgrzewane fotele przydają się to w zimie. Tutaj deska, dalej jak widzicie,
nieduża, odsunięta od pasażera. Listwy przechodzą sobie dalej w srebro. No i z tyłu jeszcze macie ISOFIX-a. Oczywiście fotele się ładnie również prezentują z od strony pasażera, nie są zniszczone. Tu macie podłokietnik, w podłokietniku oczywiście schowek, dwa miejsca na kubki, tu też jakiś podręczny schowek. Tu macie wyłączenie start-stopu, ESP, elektryczny, ręczny, gałka o zmiany biegów również ładna. No i cóż, no, nad Bosemką się nie ma więcej co rozwodzić, jakichś cudów tu wielkich nie będzie. Tu macie oczywiście włącznik świateł, sufit ładny, spójrzcie, calutki, czysty, nieopadnięty. No i miejsce na schowanie sobie okularów, proszę. Cóż, o wozie to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, to oczywiście możecie zapytać w komentarzu lub też przez moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie czy też na Facebooku, albo wejść sobie na moją stronę Otomoto, mavkarotomoto.pl. Pamiętajcie, że każde auto zapłacone możecie wykupić gwarancję do roku czasu. A jeżeli nie macie jak tego auta dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, przywiozę go Wam na lawecie. A jeżeli film samochód z danego filmu się sprzedał, mogę Wam poszukać podobnego na zamówienie. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.